dowiedzą się, jak było naprawdę. Teraz on tu rządzi, bo tylko on wie. Tylko on wie, ile było tych posłusznych mu kobiet. Najbardziej tajemniczy seryjny morderca w historii Polski. Przyznał się do 67 popełnionych zbrodni. Jednak udowodniono mu zabicie tylko jednej kobiety. W trakcie śledztwa opowiadał o wielu morderstwach, o których mógł wiedzieć tylko prawdziwy sprawca. W serwisie Storytel znajduje się kilkugodzinny, mroczny reportaż o Leszku Pękalskim. Autorka, jako jedna z nielicznych osób w Polsce, miała okazję porozmawiać z seryjnym mordercą w cztery oczy i dogłębnie przeanalizowała jego historię. Na końcu tego materiału opowiem Wam, co należy zrobić, aby zdobyć dostęp do audiobooka Bestia Studium Zła w serwisie Storytel za darmo. Na podstawie tej książki powstał dzisiejszy odcinek. Ale najpierw wsłuchajcie się w mroczny materiał od Niediegetyczny. Wybrałem dla Was najciekawsze fakty z życia mordercy. Mroczne elementy życiorysu Lesia, który do dziś jest wielką tajemnicą. Niech Luj był z niego straszny. Z tym brudem był nie do wytrzymania. Leszek wyglądał jak jedno wielkie, chodzące nieszczęście. Już na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie sieroty. Przetłuszczone włosy, niechlujne ciuchy błyszczące od brudu. Wiecznie przygarbione. Poruszał się charakterystycznym kaczym chodem. Chłopak z lekkim upośledzeniem od dziecka był lokalnym pośmiewiskiem. Wygląd wampira nie budził zagrożenia i to było jego największym atutem. Dzięki temu najprawdopodobniej mordował bezkarnie przez wiele lat. Zamiast strachu wzbudzał litość, obrzydzenie, a czasami śmiech. Nikomu nie przyszło nawet przez myśl, że taka śmierdząca fajtłapa może być seryjnym mordercą zarówno kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. Leszek budził od razu. Źle wyglądał i potwornie śmierdział. Nie lubił się myć. Od takich jak on ludzie odsuwają się na ulicy lub w tramwaju. Nikt nie zwracał na niego uwagi, a w szczególności nie były nim zainteresowane kobiety. Wampir nie mógł więc spełnić swojego największego marzenia. Babciu, ja chcę mieć żonę, powtarzał. Wciąż tylko żona i żona, cały czas na okrągło. Nieraz go pytałam, a co ty będziesz z tą żoną robił? A on na to, że będzie się nią dobrze opiekował, będzie z nią rozmawiał, chodził na spacery. Każda osoba, która znała Leszka, przyznaje, że miał na tym punkcie obsesję. Pękalski nieustannie szukał kobiety, z którą mógłby stanąć przed ołtarzem. Przed zabójstwem 17-letniej Sylwii pytał ofiarę, czy ta zostanie jego żoną. Dziewczyna uznała to jako żart, a to rozwścieczyło Leszka, z którego przecież nie można się śmiać i nie można mu odmówić. Swego czasu w sprawie szukania żony nachodził nawet miejscowego księdza. Potrafił podejść do kompletnie obcej kobiety stojącej na przystanku i zaproponować ślub. Był tak zdesperowany, że próbował znaleźć żonę w ośrodku dla upośledzonych dzieci. Zdobył nawet adres do dziewczynki z Wodogłowiem i pisał do niej listy. Jeździł do jej ojca, prosząc o rękę córki. Jednak rodzina w końcu wyrzuciła go za drzwi. Bardzo często pisał również listy do różnych biur matrymonialnych. Jednak będący na rencie upośledzony chłopak, w dodatku bez wykształcenia i pieniędzy, nie był dobrym kandydatem na wymarzonego partnera. Pytał się mnie też, czy żonę można przed ślubem pocałować, szatan jeden. Jak ja się mogłem nie domyślać, że on zabija? Ale przez głowę mi to nie przeszło, bo sierota taka. Leszek odczuwał ogromny popęd seksualny, nad którym nie był w stanie zapanować. Podniecały go wszystkie kobiety, i stare, i młode,
a w nagłych sytuacjach mógł zadowolić się nawet mężczyzną lub dzieckiem. Wiek, uroda, waga, wzrost to nie miało żadnego znaczenia. Liczył się tylko seks. Leszek po zatrzymaniu, już podczas przebywania w areszcie, zrozumiał, że jego sprawą interesują się media. W zamian za udzielenie wywiadów zaczął żądać od dziennikarzy zapłaty w formie towarów. Wśród licznych produktów, takich jak żywność lub odzież, nie mogło zabraknąć również gazet erotycznych. Podczas wizyty jednej z ekip telewizyjnych Leszek oglądał zdjęcia nagich kobiet w otrzymanej chwilę wcześniej gazecie. Jednocześnie drugą ręką masował krocze. Nie przeszkadzała mu obecność dziennikarza, operatora i dźwiękowca. To było silniejsze od niego. Nie był w stanie tego kontrolować. Za jedzenie zrobiłby wszystko. To charakterystyczne dla dzieci, które wiedzą, co to głód, a w jego rodzinnym domu często nawet chleba brakowało. Przed dokonaniem zbrodni Leszek musiał być najedzony. Ale to nie było prostym zadaniem. Wiecznie było mu mało. Był w stanie zjeść kilka porcji obiadowych naraz. Po jego zatrzymaniu prowadzący sprawę śledczy wiedzieli, że dobre jedzenie jest najlepszym sposobem, aby Leszek zaczął o wszystkim mówić. W relacjach wielu osób, które znały Leszka, pojawia się wątek jego niespotykanego głodu i obżarstwa. Jako dziecko, przebywając w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, brał za chłopców dyżury w kuchni lub sprzątał toalety. W zamian za to dostawał podwójną kolację. O jego niespotykanym głodzie wiedzieli również klawisze podczas odbywanej kary więzienia. Leszek otrzymywał większe porcje, a jeżeli coś zostało na koniec dnia, to również trafiało do celi Pękalskiego. Z tą lalką można robić różne rzeczy, tak samo jak z tymi kobietami, ale bez strachu. Zanim Leszek zaczął zabijać, miał plan, aby rozładować swój popęd seksualny w inny sposób. W jednej z gazet trafił na ofertę dmuchanych lalek. Ten produkt bardzo go zainteresował. Z własnej renty zaczął odkładać pieniądze. O pomoc w zakupie poprosił swojego szwagra. To jest prawdą, że Leszek Pękalski dał mi 600 zł na lalkę z sex shopu, ale zabrakło mnie i żonie na życie i pożyczyliśmy sobie te pieniądze. Teraz trochę żałuję, że mu tej lalki nie kupiłem. Autorka audiobooka, na podstawie którego powstał dzisiejszy odcinek, dotarła do siostry Leszka. Zapytała o dmuchaną lalę, sugerując, że taki zakup mógł przecież uratować życie którejś z zamordowanych kobiet. Ale więcej na ten temat możecie posłuchać w audiobooku Bestia Studium Zła. Jeżeli zarejestrujecie się z linku podanego w opisie filmu, otrzymacie 30 dni za darmo w serwisie Storytel. Tyle czasu wystarczy, aby przesłuchać reportaż o Leszku, jak również inne, ciekawe i godne uwagi, mroczne audioksiążki. Z tą lalką można robić różne rzeczy, tak samo jak z tymi kobietami, ale bez strachu.